W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Zemsta Charlesa, czyli nowy horror o tym dziwnym steku. A nasze zadanie jest bardzo proste. Jesteś lokalnym rzeźnikiem w Charles Mead. W nocy pojawia się lokalny, zmutowany stek o imieniu Charles. Nie wiesz, jak się go pozbyć, więc każdej nocy go tłuczesz w piwnicy, aż pewnego dnia ma dość i mści się na ludziach. Brzmi to dość przerażająco. A jako iż ja wiem, że lubicie horrory o steku Charlesie, to zostawcie pod tym odcinkiem aż 7500 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag stek, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Co ciekawe, w grze są aż 3 różne zakończenia, które dzisiaj sobie zrobimy. Ale zanim zaczniemy, jeżeli ty, drogi widzu, jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Nie wiem, czy pamiętacie, ale gra o steku Charlesie była bardzo dziwna i bardzo niepokojąca. Natomiast tutaj mamy zrobioną całą grę w Robloxie, gdzie faktycznie możemy tym Charlesem się opiekować. Troszkę jak w Bow Revenge, które też sobie ogrywaliśmy. Natomiast tutaj może być troszeczkę bardziej mrocznie, ponieważ jak wiecie, Charles jest dość przerażającą postacią. Nie jest taką wesołą postacią jak Poe, którego... no i jest. Pewnego dnia pojawił się u rzeźnika. Jest i Charles. Cześć, panie Charles. Okej, opiekuj się Charlesem i weź go do pokoju przygotowawczego. Okej, tak więc Charles, muszę cię... zabrać, tak jest, możemy go podnieść i nasze zadanie to zanieść go do pokoju przygotowywawczego, czyli jakby, o nie, kładziemy na stół, tak, bo w opisie gry było, że będziemy, tu są jakby plakaty, będziemy jakby tego Charlesa bić, no bo wiecie, to jest mięso, więc jakby trzeba się nim tutaj zająć, pokroić go albo, a mamy w ogóle misję, dobra, ja wziąłem nóż tutaj już, bo chciałem go pokroić na mniejsze kawałki, ale pierwsze co widzę, to musimy zrobić, że tak powiem, dodać przyprawy, tak więc co, weźmy jedną przyprawę, okej, dodajmy, czy on, tak, on jakby krzyczy z tego co słyszy, dobra, sól, co powiesz na sól, Charles? Nie jest zadowolony, oj, zdecydowanie nie jest. To może troszkę papryki. Przyrządzimy najlepszy stek na świecie. Grab the food and put in the blender. O, czyli jakby muszę zanieść jedzenie do blendera. Też w ogóle oglądajcie do końca, bo z tego co wiem, to jeżeli ten potion dziwny wrzucimy do blendera, to będziemy mieli jakieś zakończenie. Ale my sobie zrobimy wszystkie zakończenia, więc póki co zbierzmy jedzenie typu, nie wiem, jabłko i wrzucimy wszystko do blendera i zrobimy obrzydliwy shake. Było kiedyś coś takiego na YouTubie, że robiło się takie obrzydliwe shake'i. To teraz my zrobimy obrzydliwy shake ze steku Charlesa. To będzie naprawdę dziwne, dobra. Bierzemy jedzenie i oczywiście na początek to wrzucamy. Jestem ciekaw, jakie będzie zakończenie, bo w Bow Revenge ten Bow później się zmutował i jakby na nas atakował. Natomiast nie wiem, co się stanie z Charlesem, więc to będzie ciekawe. Dobra, wrzucimy pizzę. Na pewno chcemy pizzę. Mamy w ogóle zaznaczone całe jedzenie, więc całkiem spoko. Taco? Jasne. Jakaś chicken leg? Biorę. Wszystko wrzucimy. Zrobimy obrzydliwy shake. To będzie naprawdę obrzydliwe. Nie mam pojęcia też, czy to zadziała, bo nie ma co ukrywać, może to wszystko się nie zmieli. Chociaż biorąc pod uwagę rozmiar tego blendera, to powinno nam się w teorii udać. Tak mi się wyda... Co to jest w ogóle? O, smash Charles Steve, wybij mu zęby i to kosztuje pod F 39 Robux. Wow, dobra, ja może na razie Robuxów nie będę wydawał. Nie chcę jakby stracić moich cennych Robuxów, które i tak już wydałem na FNAF-a Tower Defense, który też się niedługo pojawi, więc możecie wyczekiwać, bo był update i muszę ten update koniecznie nagrać, bo ciekawe, czy my będziemy mieć mięso naprawdę? Przecież mamy Charlesa, po co nam dodatkowe mięso? Dobra, wrzuciłem wszystko. Aktywuj blender. No dobrze, proszę bardzo. Blender został aktywowany, to jest w zielonym kolorze, więc raczej... nic dobrego z tego nie wyjdzie. Następnie musimy tak, weź miseczkę i dodaj marynatę będziemy robić. Okej, ciekawe. Marinade mix, czyli jakby... czy to jest kupa? Aha, że mogę użyć kupy na innych graczach, jeżeli bym grał większą liczbę osób. Nie, raczej to mnie nie interesuje. Dobra, gdzie jest marynata? Czy ja mam zaznaczoną marynatę? To może być problem, ponieważ... Dobra. And add the marinade mix, czyli to jest ta marynata. To nie będzie dobra marynata do mięsa. Oj, zdecydowanie nie. Okej, użyj marynaty na Charlesie. Na razie mamy proste rzeczy, typu właśnie użyj marynaty na Charlesie. Więc pójdę, a tu są jakieś odznaki. Aha, twórca tutaj bardzo poleciał. Widzę, że można kupić mnóstwo rzeczy. Czy to jest Poe Charles? Wait. Czy to jest...
Czy to jest Charles, czy to jest Paul? Nie mam pojęcia, dajcie znać w komentarzu. Czy to jest Charles, czy to jest Paul? Nie wiem, nie wnikam. A tymczasem, gdzie ja położyłem Charlesa? Tutaj mamy kuchnię. Preparation room, czyli tutaj jest Charles. Charles, uwaga, muszę użyć na tobie marynaty. Unlock Charles, dobra, siema. Jak ty wyglądasz, Charles? Oh my god. Dobra, użyłem na nim marynaty i teraz tak, musimy go włożyć do zamrażarki, czyli standardowo, jak użyjecie marynaty, to musicie te mięso jakby zamarynować. Z tego co widzę, to jest tak, freezer room, to jest tutaj i chyba zamrażarka to będzie tutaj. Proszę, Charles, papa. Dobra, czekaj, aż Charles się tutaj zafrizuje. Wy w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę dla zasięgów tego filmu, ponieważ potrzebujemy jak największego zasięgu. Czy to jest TNT? Czy ja naprawdę wziąłem TNT? Ej, nie, czy ja mogę kupić TNT? Nie, naprawdę wziąłem TNT. Jumpscare everyone. Poop someone. Aha, jakby to chyba nie są mi potrzebne rzeczy. Dobra, co dalej mamy? O, dobra. Gdzie jest Charles? Mam młotek, ale... Break Charles' eyes with... O, dobra, on tu jest, okej. Siema, on jest zamrożony, czyli muszę jakby... Zbić lód. To będzie działało, chwila, czy to działa? Czekaj, Charles na podłogę, poczekaj, muszę cię tutaj dać na chwilę. Weźmy ten młotek. Okej, czy ja mogę w ciebie uderzać jakoś? Break Charles with meat pounder. To jest ewidentnie meat... O, pod E to się... Dobra, bum, bum, dobra, zbiłem lód, pięknie. Czas upiec Charlesa w piekarniku. Dokładnie tak, where's piekarnik, to jest to pewnie. To jest to dziwne pomieszczenie z klatką, prawda? Nie, to nie jest to pomieszczenie. Gdzie może być piekarnik? Preparation room, blender, cooking room. Zdecydowanie cooking room. Dobra, Charles, przygotuj się, ponieważ... A na patelni będziemy go smażyć. Co jest grane? Dobra. Okej, chyba nie wygląda na niezadowolonego. Podoba mu się to, tak mi się wydaje. A jeżeli nie, to prawdopodobnie zmutuję i ożyję i będę musiał przed nim... W ogóle ta plama na ścianie, co to jest? Dobra. Take Charles out of the stove. Czy ja cię upiekłem? Jest, mamy steak! Patrzcie na to, steak zrobiony. Okej, okay, Charles do... Umieść Charlesa w pułapce. Czy my go umieścimy w klatce, naprawdę? Tak, my mamy go umieścić w klatce. Okej, okay. Papa Charles! Dobra, opuść piwnicę poprzez schody na górze. No dobra. I wychodzimy. The next night, następnej nocy. Co może się wydarzyć następnej nocy? Cóż przerażającego nas czeka kolejnej nocy? O! Oh. Znajdź Charlesa gdzieś w okolicy, w piwnicy. Gdzie on się ukrył? Halo, Charles? Czy ty się chowasz gdzieś po szafkach? Naprawdę? Naprawdę? Czy on się chowa gdzieś po szafkach? Nie ma go w szafkach. W żadnej szafce Charlesa nie ma. O, tu jest, dobra, siema. Chodź, Charles. Czy ja mogę ciebie... Make Charles to eat the... Czy ja go mam nakarmić teraz karaluchami? Dobra, siema. Naprawdę, ja go muszę nakarmić karaluchami. Kto wpadł na taki pomysł, żeby coś takiego zrobić? No dobra, niech będzie, niech stracę. Weźmy karaluchy i karmimy go. Ile tego tu leży w ogóle? Dobra, przynajmniej się pozbędziemy tych karaluchów, które tutaj wszędzie łażą. Weźmy jeszcze tego. Jeszcze tam są dwa, co jest? Dobra, rzucamy, pięknie. I teraz tak, jeszcze ty, chodź. No chodź, nie uciekaj, chodź. Rzucamy, pięknie, Charles sobie zjada, bo jak on zje karaluchy i biorąc pod uwagę to, co jeszcze wcześniej wypił, no to to nie będzie, to się źle skończy. Coś czuję, że on będzie jakimś wielkim mutantem, dobra. Ostatni, to już jest ostatni. Smacznego, Charles. Bum. Co teraz? Wow. Zdobyłem jakiś achievement. Aha. Dobra, dartboard. Highlighted dartboard. Czy ja mam tu jakąś tablicę z rzutkami? Jest tablica z rzutkami, co jest? Dobra, czy my teraz... Throw the darts at Charles. Czy my naprawdę będziemy rzucać w niego teraz? Tak, rzucamy w niego rzutkami. Wow, świetnie, dobra. Siup. Dwa. Kolejna, siup. Czy to zadziałało? Nie zadziałało, trzeba podejść bliżej. Dobra, rzucam. Weźmy jeszcze jedną. Siup, rzucam, pięknie. W sumie nie wiem, czy tak pięknie, czy to jest taki dobry pomysł, żeby takie rzeczy na nim robić, bo ta gra się nazywa Zemsta Charlesa, więc jakby on się zaraz wkurzy. On się zaraz wkurzy i zacznie mnie atakować. Takie są moje przypuszczenia. Więc pewnie kolejnej nocy już będzie bardzo niebezpiecznie. Też spróbujemy, oczywiście mu się tam złapać, bo jeden z endingów właśnie polega na tym, żeby zginąć. Więc jestem ciekaw, jaki będzie jumpscare od Charlesa. Czy będzie przerażający, czy może zwy... Te mięso tutaj wisi, dobra.
Pyk. Okej. Okay. Siema. Grab planks from upstairs. Oh. Czyli jakby mam wziąć jakieś deski? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, po co mi będą tutaj deski. Oh. Okej. Okay. Zrobiło się dziwnie mrocznie. Gdzie jest Charles? Gdzie on się ukrywa? O, już zrobił... Zniszczyć ludzi, zniszczyć ludzi, zniszczyć ludzi. Hello, Charles. O Jezu, co jest grane? Czy on mnie... Tak, on mnie pobił, dobra. Okej. Co tu się dzieje? To jest jakaś sekretna piwnica? Ej, dobra, nie spodziewałem się takich rzeczy. O! Dobra, czyli on mnie teraz zamknął tutaj. Znajdź narzędzia, żeby rzucić w Charlesa. Okej. TNT. Metal Hammer. Bum. Oberwał. Rocket. Dobra, czy ja mam tutaj... Czy ja naprawdę tutaj wchodzę? Nie, on mnie tutaj zamknął. Co jest grane? Ale rzuciłem przecież w niego. Siema. Dobra, potrzebujemy tak. Smash Hammer, nie. Szafka. Bottle. Boink. Dobra, cokolwiek, bo on mnie... No! No, nie! Co on robi? Ej, on robi to samo, co ja mu robiłem. On teraz chce zniszczyć wszystkich ludzi i teraz ja jestem... On używa na mnie przypraw. Dobra. Find tools to throw at Charles. Okej. Da się... Patelnia? Deadly pistol? Ale nie mam czym w niego rzucić. Dobra, bottle. A masz. Dobra, kolejna butla. A masz. Dobra, oberwał, świetnie. Escape through the basement door. Dobra, czy ja sprawdzam? Czemu ja sprawdzam szafki? Dobra, papa Charles, dobra, wygrałem. Wygrałem, na to wychodzi. Wychodzi na to, że wygrałem, czyli escape through basement door. Dobra, czyli jednak on mnie na razie nie atakuje, tak jakby. A, chyba że. Dobra, czy udało mi się uciec? To jest dobre pytanie, czy będzie kolejna noc. O! Czy to był bad ending? Nie! Turn the blender upside down without getting caught by dobra, cześć Charles. Czy ty... Czy on mnie teraz followuje? O, wow, dobra, on mnie cały czas followuje. Dobra, tak więc czas się przytulić do Charlesa i zobaczmy, czy on jest grzeczny, przyjazny, czy może niebezpieczny. Uwaga! Hello! Czy ty masz zamiar mnie zaatakować, czy też nie? You died! Dead ending. Dobra, udało się. Revive self, czyli mogę się wskrzesić za... 49 Robux, okej. Okay. Tylko na potrzeby tego odcinka kupuję to za 49 Robux, aby się wskrzesić i zrobić drugi ending, bo jeden już mamy, a nie chcę przychodzić całej gry od początku, więc schodzimy na dół i... O, tylko że problem jest taki, że ja tam nie wejdę, bo gra się zepsuła. Ja tam nie wejdę, a powinienem tam wejść, aby móc się z nim rozprawić. Okej, to ci dopiero numer, czyli ja tam nie mogę wejść w żaden sposób. Mimo iż wydałem moje cenne robuxy. Świetnie, czyli jakby musimy zacząć od nowa. Ponownie jesteśmy w piwnicy. Nasze zadanie to włączyć blender upside down, czyli jakby tak odwrotnie jakby przekręcić go lub coś w tym stylu. I wtedy będę mógł to pokonać Charlesa prawdopodobnie. Więc dobra, włączmy blender. Nie mam pojęcia, czy on... Dobra, przewróciłem go. Okej, okay, dodaj sos. Aha, czyli teraz muszę uciekać przed Charlesem, dodać sos. To raczej nie powinno być trudne. Było niebezpiecznie, ale dałem radę. Ucieczka, ucieczka. Dodaj sos. Dodałem sos, czerwony sosik. Dobra, poczekaj aż Charles zje sos. Dobra, smacznego Charles. Smacznego. Myśli, że to krew prawdopodobnie, ale to tylko sosik, to tylko ketchup. I co teraz? Press the button, dobra. Boom, aktywacja. Czy ja go... Tak, on wlazł do środka i go zmieliło. Okej, okay, ucieknij przez drzwi wyjściowe, czyli te. Czyaby na pewno mogę uciec? Czyaby na pewno jest to bezpieczne? Nie mam co do tego pewności, ale dobra, spróbujmy i... To jestem ja! Co jest... Czemu mam... A nie, nie mam włosów, to cień był. Okej, okay, survive ending. Udało ci się uciec przed Charlesem, ale... Czy on wróci? Tak, prawdopodobnie Charles wróci, a teraz zrobimy sobie trzeci ending. Udało nam się zrobić ending bez wyjścia. Pozwoliłeś, żeby Stek cię zabił. Czy w ogóle próbowałeś? A także zrobiliśmy ending uciekł, koniec. Udało ci się uciec przed zemstą Steków. Uciekłeś na zawsze. Natomiast teraz zrobimy sobie ending, który nazywa się zakończenie mikstury. Zdobądź to zakończenie wlewając miksturę do blendera w nocy pierwszej, a następnie przeżyj zakończenie nocy trzeciej. Czyli nasze zadanie jest bardzo proste. Na początek bierzemy naszego kochanego Charlesa. Już
już tak na niego mówię, bo udało mi się uciec, więc jakby już się go tak bardzo nie boję, że on mi coś zrobi. Dobra, musimy go tak unieścić tutaj, proszę bardzo. I teraz tak, musimy dodać przyprawy, ale my damy pierwszej nocy do blendera. Czy ja mogę dodać już teraz do blendera? Jakby, czekajcie, sprawdzę. Where's blender? Blender był w blender roomie, czyli tutaj. Czy mogę dodać od razu to? Uwaga. A, jeszcze nie mogę tego dojść. Dobra. Czyli najpierw musimy przyprawić Charlesa. Czyli tak, użyjemy sobie przypraw. Pieprz, proszę bardzo. Sól, pyk, pyk. I teraz to. I teraz możemy tak, wrzucić do blendera rzeczy. Czyli jeżeli wrzucę tę miksturę i przetrwam do nocy trzeciej, to będę miał zakończenie inne. W teorii. Dobra, wrzuciłem ją, prawda? Jest wrzucona. Więc teraz powrzucamy sobie inne rzeczy i zobaczymy, czy uda nam się zrobić to sekretne trzecie zakończenie. Jesteśmy właśnie w nocy trzeciej i jak widzicie, oczy Charlesa zrobiły się zielone. Zazwyczaj były niebieskie, a teraz są zielone, więc coś tutaj bardzo złego się może wydarzyć z nim. W końcu jakby zamarynowałem go w tej dziwnej miksturze, więc... No tak, teraz jego oczy są zielone, więc tak, zacznijmy od butelki, rzućmy w niego. Dotrwałem do tej nocy, więc prawdopodobnie teraz coś się powinno wydarzyć, ale nie mam pojęcia co. O nie, tylko nie pieprz, najgorzej, tylko nie pieprz, pieprz w oczy poleciał. I teraz pytanie, co się stanie? Znajdź narzędzia, aby rzucić w Charlesa. A, dobra, czyli to jest jakby cały czas ten poziom. Czy ja mogę... Nie mogę użyć mikstury. Okej. Udało mi się go pokonać. Zmrużył oczy. Dobra, escape through the basement door. Czyli znowu uciekamy przez drzwi wyjściowe. I jakby ten achievement, to zakończenie polega na tym, że po prostu miałem dodać miksturę pierwszej nocy. I dalej już wszystko powinienem robić tak samo. Więc teraz w teorii, jeżeli to jest zamknięte i dostajemy od niego jumpscare'a, to teraz powinno się wydarzyć coś dodatkowego. Co się stało? Dobra, on żyje, dobra. Ja muszę dodać jakieś nowe składniki teraz. Okej, dobra, ciekawe. Chodź, Charles, zapraszam cię. Nie jesteś taki szybki na szczęście, dobra. Sałata. Co my zrobimy teraz? Dobra, sałata dodana, pięknie. Dodajmy jeszcze ketchup. Okej, świetnie. Pepuć będzie. To jest musztarda w sumie to, co wziąłem, nie ketchup. Dobra, dodajmy to. Dobra, on cały czas się tutaj kręci. Nie chciałbym teraz od niego dostać jumpscare'a, bo... Pomidory. Oj tak, to będzie marynowany stek. Albo jakiś jeszcze inny dziwny. Dobra, pomidory muszę dodać. Siema, widzę, że próbujesz tutaj w moim kierunku iść, kolego, ale coś ci chyba nie do końca się udaje. Dobra, bierzemy, podnieś to szybko. Dobra, blisko. Oj, minę się z nim, minę. To już bardzo niebezpieczny manewr zrobiłem, ale nie miałem wyjścia. Dobra, chodź tędy. Szybko, mikstura. Podnieś, potion. I wrzucamy potiona. Siup, dobra. Okej, teraz poczekać, aż on tam pójdzie. Tak, Charles, smacznego. Jak to... Dobra, czyli ty jakby nie masz zamiaru iść tej mikstury wypić. Dobra, ani też wejść do blendera, więc ja muszę nacisnąć guzik. Dobra, take the empty potion. Biorę. Siup. Aha. Ucieczka boczkiem. I dobra, take the empty potion i dodaj miksturę. I teraz rzuć w niego, w Charlesa. Dobra, rzucam, uwaga. Bum. Jej, zrobiłem go. Wow. Co tu się właściwie wydarzyło? Happy ending. Albo i nie? Wrócił do normalności. Okej, umieść go w pułapce. Czy ja dalej będę mógł go tutaj trzymać? Czy nie udało mu się dokonać zemsty ostatecznie? Dobra, cooking room. Preparation room, gdzie jest trap room? In the trap. Dobra, na pewno nie tu, gdzie jest pułapka? Chwila free blender room, a gdzie jest trap room? A tutaj. Tak? Umieściłem go. Nie, to nie jest to. Prawie zepsułem grę. In the trap. Ja tu nie widzę żadnej pułapki. To jest najgorsze. Czy ja mam go wynieść tutaj gdzieś? Ej. Tak, bo to jest dobre, to było zejście. Okej. Czyli tak, musimy pójść do, o ile się nie mylę, trap room i go tu umieścić. I teraz został uwięziony i w końcu mogę wyjść z tego miejsca. Ej, to było naprawdę całkiem niezłe doświadczenie, powiem szczerze. Potion ending. Charles wrócił do swojej normalności. Wszystko wróciło do tego, jak to wyglądało na początku, czyli też do normalności.